Ostatni piątek marca odbyła się sesja Rady Powiatu Wejherowskiego. Radni wprowadzili do budżetu powiatu wejherowskiego dodatkowe środki finansowe. Przeznaczone zostaną na zadania drogowe, oświatowe oraz te związane z bezpieczeństwem. W planie jest m.in. remont ulicy Sabata w Rumi, dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Rozłazinie, Szemudzie, Bolszewie oraz Sasinie, a także dotacja dla wejherowskiego szpitala. Środki w wysokości 50 tysięcy złotych przeznaczone zostaną na zakup gastroskopu do pracowni endoskopowej. W trakcie sesji podjęto także pakiet uchwał dotyczących udzielania pomocy finansowej 9 gminom z terenu powiatu wejherowskiego. Dotacje dotyczą kultury oraz sportu. W trakcie sesji przyjęto także roczne sprawozdanie z działalności komendanta powiatowego Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy staroście.